Dzień dobry, moim gościem jest dziś pan Józef Szmich, szef Delia Cosmetics. Proszę powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? Pracując jako nauczyciel akademicki, wybudowałem dom na Smulsku. No i w tym domu postanowiłem założyć firmę kosmetyczną. Dlaczego kosmetyczną, bo akurat jestem z wykształcenia chemikiem i zajmowałem się w pracy kosmetykami. Wtedy jeszcze niczego nie było, tak? I w związku z powyższym te kosmetyki tak się rozwinęły, że zaczynając od własnego zatrudnienia osiągnęliśmy teraz w dwóch spółkach, bo Delia Cosmetics, która zatrudnia ponad 200 osób i Delia Cosmetic Distribution 85. No, także już w sumie w tym roku jeszcze zatrudniliśmy kilka. 10 osób, także w sumie już zatrudniamy tam prawie 350 osób. Jesteście Państwo doceniani nie tylko na arenie regionalnej, bo tytuł menedżera roku województwa łódzkiego w 2015 roku, nagroda gospodarcza prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 roku. Jak wygląda Państwa współpraca w tej chwili z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną? Jaki jest wkład strefy, w, w, w pomoc strefy dla, dla takich inwestorów jak Pańska firma? No, uważam, my akurat jesteśmy w Konstantynowskiej podstrefie, ale uważam, że jeśli chodzi o łódzką strefę, Tutaj zostało to wspaniale nie tylko wymyślone, ale i zorganizowane. Zawsze tam możemy liczyć na bardzo kompetentnych pracowników. Delia Cosmetics to firma głównie produkująca kosmetyki na rynek Polski i na rynek zagraniczny. Chciałbym powiedzieć, że to są jeszcze takie jakieś uwarunkowania z okresu z czasów socjalistycznych, gdzie Polska w ramach podziału, międzynarodowego podziału pracy dostała kosmetyki. No i to jakoś wspaniale tutaj owocuje. W tej chwili nie bez kozery powiem, że branża kosmetyczna jest jedną z lepiej rozwijających się, ponieważ w zeszłym roku przyrost sprzedaży na rynki polskie i zagraniczne wynosił ponad 16%. Ogólnie, z czego 3 miliardy euro jest to konsumpcja na rynek krajowy i 3 miliardy euro jest to eksport. I jest to jeden z takich ciekawych przemysłów, gdzie 51% eksportuje się, a 49% zostaje w kraju, o czym może nie wszyscy wiedzą, że Polska w jakimś sensie kosmetykami stoi. No i również y, kosmetykami polskimi można się pochwalić na szeregu rynków zagranicznych. Mówił Pan, że firma Delia Cosmetics zatrudnia blisko 300 osób. Jak jest w tej chwili, jaka jest w tej chwili kondycja firmy? Y, rozwijamy się w tym sensie, że chcemy wybudować na terenie strefy następny zakład. Czyli kolejne osoby mają szansę na znalezienie zatrudnienia? Tak, tak, także tak jak właśnie powiedziałem, że. Przedtem zobowiązaliśmy się zatrudnić 35 osób, a zatrudniamy już w tej chwili w tym istniejącym zakładzie 85. No i tak naprawdę to cały czas zwiększamy zatrudnienie, dlatego że no nie, nie nadążamy z produkcją zamówień. Dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan Józef Szmich z Delia Cosmetics. Dziękuję bardzo.